Sezon grzybowy w pełni, jednak zbieranie grzybów to sztuka, która wymaga zarówno wiedzy, jak i ostrożności. Jeśli nie mamy pewności, możemy skorzystać z pomocy bełchatowskiego nadleśnictwa. Polacy kochają grzybobranie i no nie zawsze mają pewność, czy grzyb, który zebrali, czy to jest grzyb jadalny, czy jest to grzyb trujący. I u nas jest taka możliwość, żeby skonsultować się z osobą, która jest przeszkolona, zna się na grzybach i można przywieźć takie grzyby do szkółki leśnej Borowiny we wtorki i w czwartki od 8 do 11. Tutaj pan leśniczy ma taki dyżur i można nawet dostać atest. To jest nieodpłatne? Taka usługa jest oczywiście nieodpłatna. My też organizowaliśmy takie spotkanie, gdzie była prelekcja na temat grzybów, więc osoby zainteresowane mogą się z nami czegoś nauczyć o grzybach, a też jeżeli nie mają pewności, to mogą właśnie skorzystać z naszych porad i nieodpłatnie uzyskać taką poradę, czy grzyb jest jadalny. Czy bełchatowianie korzystają z takiej porady? Korzystają. Wiem od pana leśniczego, że już wiele osób korzystało z tych porad. I tutaj też pan leśniczy miał taką uwagę, żeby przyjeżdżać z grzybami, które są jakby w całości, żeby nie był to grzyb już gdzieś tam pokrojony, czy jakieś kawałki grzyba, bo no niestety musimy kilka cech jakby zauważyć. Te cechy mogą być w różnych miejscach, nie tylko na kapeluszu czy pod kapeluszem, ale też na przykład na nóżce, więc te grzyby ważne, żeby były w takiej całości. Leśniczy zdradził, które grzyby budzą najwięcej wątpliwości wśród bełchatowian? Nie, nie zdradzał. Te atesty, które też wydajemy, to są atesty, które nie wydajemy jakby atestów na grzyby blaszkowe, tak? No, takich atestów ktoś od nas nie dostanie, ale myślę, że ten atest, nawet jeżeli ktoś jest pewny, co to za grzyb, czy jest on jadalny, to ten atest może być przydatny. Jeżeli ktoś chce, nie wiem, chociażby sprzedać gdzieś te grzyby, to ten atest może być niezbędny. Konsultacje i wydawanie atestów grzybowych prowadzone są w Szkółce Leśnej Borowiny w każdy wtorek i czwartek od godziny 8 do 11. Jak zaznaczają pracownicy nadleśnictwa, możliwe są konsultacje w innym terminie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Telefon kontaktowy 517 825 726.